No jaki jasny, piękny pokój, aż chce się żyć, co? No zdecydowanie, jest to moje ulubione miejsce na ziemi. Co tutaj było kiedyś, jak tutaj, jeszcze to był dworzec? Tutaj była dyżurka peronowego, czyli takiej osoby, która nadzorowała przejazdy pociągu. Czy tutaj ludzie też mieszkali? Tak. Kiedyś tak było, że łączyło się te funkcje usługowe czy takie przemysłowe, czyli ktoś, kto tu pracował i jego żona i dzieci, na pierwszym piętrze. Pokażesz mi? Tak, no oczywiście to wszystko wygląda zupełnie inaczej w tej chwili, natomiast fajnie też myśleć, że ktoś tu też mieszkał. Tak? Cudnie, chętnie zobaczę. Idziemy? Jasne. Wow, ale jak piękne łóżko. Super, i piec stary, i stara podłoga. No zachowałaś tutaj sporo chyba, co? Tych elementów, to co się dało. Zachowałam albo włączyłam. No bo rzeczywiście podłogę udało się częściowo odrestaurować. I bardzo mi się ona podoba. Też zostawiłam w łazience, zawsze marzyłam, żeby mieć drewnianą podłogę w łazience. No i poszłaś w kolor, a ja uwielbiam kolor i we wzory. No i poszłam w pawie i flamingi i w kwiaty, czyli takie zderzenia właśnie obfitości z taką no, prostotą, czyli też z paździerzem. tak. I z prostą, bardzo białą kuchnią. Także no, to był taki... dość, no wiadomo, zawsze to jest jakiś efekt jakiegoś kompromisu budżetowo-estetyczno, jakie są możliwości po prostu. Myślałam o tym, żeby stworzyć dla każdego w mojej rodzinie no, osobną przestrzeń i też taką dużą część wspólną, bo kuchnia jest bardzo duża, ma 35 metrów i jest prosta, jest no właśnie taka, no, powiedzmy, eklektyczna, no bo jest i industrialna i też ma takie elementy, no nie wiem, czy można to nazwać stylem glamour, ale ja lubię łączenie, zderzanie takich nieoczywistych dość estetyk. Natomiast inne pomieszczenia są zaprojektowane względem potrzeb, czyli też na przykład moje dzieci nastoletnie miały szansę brać udział w projektowaniu swoich przestrzeni, bo chciałam też, żeby zobaczyły, że tak naprawdę przestrzeń projektujemy dla siebie. Niezależnie od tego zawsze trzeba po prostu pomyśleć, co nam jest potrzebne i był to też bardzo fajny taki proces z młodzieżą właśnie wymyślania tych ich pokoi.